Rozdział drugi Na środku sali, pośród poprzewracanych stolików i krzeseł, siedzi chłopak mniej więcej w moim wieku. Przed nim stoi porcja kurczaka z mango, z taj. Jest szczupły i ma najbardziej wyrazistą twarz, jaką dotychczas widziałam. Twarz jak z konkursu piękności. Czarne włosy, ma gęste, nieco przydługie i wywijające się lekko w okolicach karku. Biała koszula opina ciało składające się wyłącznie z mięśni i skóry. Macha do mnie ręką, jak gdyby nic się nie stało. Stoję w miejscu przez chwilę, jak wryta. W końcu chłopak przyzywa mnie zapraszającym gestem. A zatem. wie, kim jestem. musi wiedzieć. Nie ma żadnego innego powodu, dla którego miałby tu siedzieć, zamiast uciekać. Możliwe, że wie, dlaczego straciłam pamięć. Możliwe, że wie, do czego właściwie przed chwilą doszło. Być może orientuje się, czemu ci wszyscy ludzie wypadli za barierkę i prawdopodobnie są martwi. Może też wiedzieć, że to moja wina. Ruszam w jego stronę, przechodząc nad poprzewracanymi krzesłami. Część mnie zastanawia się, czy nie powinnam czasem iść w odwrotnym kierunku. Zerkam co jakiś czas na chłopaka, śledząc każdy jego ruch, i przez to wchodzę w kałuże coli. Moja prawa stopa lepi się potem przy każdym kroku. W końcu docieram do jego stolika i opadam na krzesło naprzeciwko niego. Hej! mówię, starając się zachować zimną krew. Nie wiem, czego boję się bardziej: odkrycia prawdy, czy tego, że jej nie poznam. Składam dłonie na ustach, żeby przestały się trząść. Za i pode mną, na najniższym piętrze galerii handlowej, ludzie w dalszym ciągu biegną i krzyczą. Ich panika odbija się echem od sufitu.